Przyjaciele, chcę Wam Ci dzisiaj powiedzieć kilka zdań na temat tego, co dla mnie stanowi taki pewnego rodzaju kierunek nawet w życiu, mojego rozwoju. Wierzę w to, że skoro ja sobie to odnalazłem, to sobie to każdy może odnaleźć. Rozmawiałem z Bogiem jakiś czas temu. Doszedłem do takiego wniosku. Mówię, Boże, mi się w ogóle pewne rzeczy nie przytrafiają, które innym ludziom się przytrafiają. Zboczyłem z pewnych ścieżek. Przez te 19 lat nie miałem zachwiań. O co kama w tym wszystkim? Zrozumiałem bardzo ważną kwestię. Otóż wiecie, kiedy ja się nawróciłem do Jezusa, to ja uznałem to za skarb. To skarb. I każdy kolejny ruch w Chrystusie zawsze był dla mnie skarbem. Rozumiecie? I w związku z tym, że było to dla mnie skarbem, to ja zawsze byłem w 100% na to ukierunkowany. I chcę Wam dzisiaj powiedzieć o jednej z kluczowych zasad Królestwa Bożego. Ewangelia Mateusza 6:21. Gdzie jest skarb Twój, tam będzie serce Twoje. Gdzie jest skarb Twój, tam będzie serce Twoje. Serce Twoje będzie zawsze tam, gdzie jest skarb, który Ty ocenisz jako skarb. Jeśli coś ocenisz jako skarb, nieważne co, ale jeśli Ty to ocenisz jako skarb, nadasz temu rangę skarbu, to tam będzie całe Twoje serce. Nie pół serca, nie 99%, tylko całe. Bo to jest zasada. Rozumiecie? Posłuchajcie. Żebyśmy też bardzo ważną rzecz sobie przypominali. Wiecie, jak na tych sztandarach polskich takie te napisy Bóg, honor, ojczyzna. Wiecie? To bzdury wszystko. Bzdury. Bóg nie ma nic wspólnego z honorem, ani z ojczyzną. To bardzo ważne. Bóg nie jest honorowy, ani nie zajmuje się żadną ojczyzną. Boga, to by była taka to. On powiedział, wasza ojczyzna jest w niej. Nie w Polsce, w Ameryce, w Rosji, w Izraelu. Nie, tu nie ma ojczyzny. Nie ma Żyda ani Greka. Tam nacjonaliści, bo ja to ich nazywam chrześcijańscy nacjonaliści, to oni takie wyrywają w ogóle z psalmów takie teksty tam pod tytułem Mieszkam w kraju, dbaj o wierność. I potem jakieś święto jest człowieku państwowe, a oni na nabożeństwach śpiewają hymn polski. Mnie w ogóle włosy rosną, jak ja widzę was, bracia i siostry, jak śpiewacie hymn polski na nabożeństwach. Halo! Wasza ojczyzna jest w niebie. To demoniczne jest. Demoniczne. Nie ma Żyda ani Greka. Nie ma Polaka, Amerykanina innego. Nie ma
zasad tego świata dla nas. Rozumiecie mnie? Nie ma zasad. Są prawdy Boże. Prawdy Boże to nie są zasady tego świata. To jest wielka różnica. My się poruszamy w prawdach Bożych, a nie w zasadach świata. Jakkolwiek te zasady mogą być przyjemne, miłe, sympatyczne, dobre, to nie ma dla nas to żadnego znaczenia. Jeśli one nie współpracują z prawdą Bożą, to nas nie interesują. To tak zupełnie na marginesie, żebyśmy rozumieli zagadnienie. I teraz o co chodzi? Żyjąc na tym świecie, jeżeli będziemy patrzeć należycie w Chrystusa, to należycie ocenimy skarby. Jeżeli nie będziemy patrzeć należycie w Chrystusa, to nie należycie ocenimy skarby. Ale tak czy inaczej nasze serce podąży za to skarbu. Takiego, który sobie znajdziemy, który ocenimy. Rozumiecie, o czym mówię? Jeżeli na przykład skarbem będzie twoja rodzina, to będziesz ukierunkowany na rodzinę, bo tam będzie serce twoje. Ponieważ to jest kluczowa zasada nieba, prawda Boża, gdzie skarb twój, tam będzie serce twoje. Na pewno. Na pewno. To nie prawo ludzkie. Prawo ludzkie to umie to podzielić jakoś sobie. Trochę tu, trochę tam. Prawo Boże nie, ono jest jednolite. Gdzie skarb twój, tam serce twoje. I koniec, kropka. Skarb. Oni tutaj przetłumaczyli greckie słowo thesaurus jako skarb. Dokładnie to znaczy składnica skarbów. Czyli miejsce, które jest skarbcem. Bierze się to od słowa theo, czyli zdeponować, ustanowić, uklęknąć z szacunku. To jest mocne słowo. Skarb to jest coś takiego, że się przed tym gniesz, jak to widzisz. Jest to taka wartość, że nie możesz od tego oderwać swojego serca. Chcę, żebyście zrozumieli duchową zasadę. To nie jest coś takiego, że ty sobie idziesz o skarb i ty się łaskawie na niego zapatrzyłeś i oceniłeś sobie intelektualnie skarb. Nie. To jest coś takiego, co powstaje według twojej skali wartości i do tego twoje serce zaczyna być przyspawane. Ty się kłaniasz temu. Ty przyklękasz przed tym. To jest dla ciebie number one. Łebce dasz urżnąć za to. To jest skarb. I to te słowo oznacza. Dokładna wykładnia jest taka. Obdarowana najwyższym szacunkiem wartość znajdująca się w konkretnym miejscu. Chodzi o rzeczywistość. Konkretnym miejscu rzeczywistości. Obdarowana najwyższym szacunkiem wartość. Czyli nie można bardziej. Nie można bardziej już. I twoje serce do tego zostaje przyspawane. Serce, greckie słowo kardio, oznaczające głębie, głębinę. Dokładnie oznacza to niepowierzchowny stosunek, bogactwo treści, zaawansowanie, nasycenie, intensywność. Coś, co jest absolutnie najgłębiej. Absolutnie najpełniej. O to chodzi z sercem. Nie będziemy dzisiaj teologizować, jakie to jest miejsce, gdzie ono się dokładnie znajduje. Generalnie jest to głębia istoty człowieka. Głębia istoty. Że bardziej nie możesz bardziej kochać, nie możesz bardziej, nie może ci bardziej zależeć. Rozumiesz? Nie może już. Jeśli serce wchodzi w grę, to nie może bardziej. Czyli mamy skarb i mamy serce.
I jeżeli człowiek zorientuje się na jakiś skarb sercem, to ten człowiek, tak, nigdy, podkreślam, nigdy już od tego nie jest w stanie, tak, się odwrócić, tak, bo on tam przypnął. On tam przypnął. Jeżeli na przykład to będzie zły skarb, to jest potrzebna pokuta. Bo normalnie przez cały czas coś uważamy za skarb wali nam w głowę informację, że to jest dla nas rzecz najważniejsza. 24 godziny na dobę. Skarb nadaje. Jeśli to jest skarb nieprawidłowy, to on nadaje nieprawidłową informację cały czas. A twoje serce, tak, czyli najgłębsza istota ciebie, cały czas to przyjmuje. I koniec. Jeśli jest to prawdziwy skarb, on robi dokładnie to samo i twoje serce tak samo to przyjmuje. Dlatego, jeżeli na przykład zaczynasz związywać się sercem z prawdziwym skarbem, tak? Skarbem, który wynika z Chrystusa, to ty nie możesz od niego odejść ani w głowę. To jest niemożliwe. Bo gdzie skarb twój? Tam serce twoje. A jak przylgnąłeś sercem do skarbu, który jest niechrystusowy, nieprawdziwy, to potrzebujesz głębokiej pokuty. Trzeba cię, kurczę, oderwać od tego. Musi tam się załadować taki mechanizm prawdy, rozumiesz, że trzeba cię wyrwać z tego i to będzie bolesne. To bolesne jest. Nie ma takiej siły, żeby oderwać cię od prawdziwego skarbu. Rozumiesz, o co chodzi? Takiej siły nie ma, bo to jest połączenie z Chrystusem i tam nikt nie jest większy nad to. Nad fałszywym skarbem zawsze Chrystusowo się zwiększa i można to rozerwać, ale to wymaga głębokiej pokuty i na pewno będzie towarzyszył temu jakiś pół. Bo się zorientowałeś sercem na fałszywy skarb. Ja chcę, żebyś zrozumiał tą zasadę. W ogóle coś wam powiem o diable. Diabeł nic nigdy nie wymyślił. Nigdy. On tylko kopiuje, to jest kopiarka. Dlatego jak przyjdzie antychryst, to jest antychrystus. Zauważyliście? Antychrystus. To jest taki Chrystus, tak? Tylko fałszywy. Bo on nie wymyśli nic nowego, diabeł. Tak? To jest antychryst. On robi wszystko anty. A więc jeżeli jest taka prawda Boża, że gdzie skarb twój, tam serce twoje, to on dokładnie bierze tą samą formułę, tylko ją na swoje kopito przerabia. I on doskonale wie, że jak człowiek przylgnie sercem do fałszywego skarbu, rozumiecie? No to kurczę, to tam jest ból w oderwaniu. Oglądałem ostatnio taki program Magdy Gessler, Kuchenne rewolucje. I ona przyszła do takiej restauracji i właścicielka restauracji, fajna w ogóle, taka mega serdeczna babeczka, sympatyczna. Dwa mankamenty u babeczki, dwa. Syna miała, nie wiem, 20 tam parę lat syn. Cały czas u niej na garku. Nic nie robił w tej firmie, tylko bałagan. Wszyscy na niego narzekali. Kucharze pierwsza liga, ale kucharze go mieli po kokardkę. Wszyscy go mieli po kokardkę, bo on nic tam nie robił. Kim on był? Synusiem. I oni w ogóle mówią, nie no, po co ten gość tutaj jest tym wszystkim? Dorosły facet, normalny kawał chłopa, człowieku. I ona go zrobiła nie wiem kim, jakimś tam kierownikiem czymś. No on w ogóle nic nie wiedział, on o życiu nic nie wiedział, nie mówiąc o kuchni. A wzięła też swoją siostrę i z siostry zrobiła kelnerkę. Ta siostra, no człowieku, kelnerka, no, teraz byliśmy z Agatką na randce w restauracji, Agata zobaczyła takie kelnerki, tam chodzi i mówi, jakbym była właścicielką, bym zwolniła. I to niemożliwe, żeby one w ogóle zobaczyły, co za kelnerki są w ogóle. Rozumiesz? A tamta była 80 tysięcy razy gorsza niż one. Ona była arogancka, nieprzyjemna, w ogóle była cały czas smutna, zdepresjonowana. Czujesz, że siedzisz, przyszedłeś sobie na fajną kolację, przychodzi zdepresjonowana kelnerka do ciebie. I się patrzy na ciebie, i tuż po kolacji masz.
Czy potrzebujesz uwolnienia najpierw, a następnie dopiero zjesz kolację? Wie. I Magda Gessler mówi tak. Dwie sprawy, żebym podniosła tą restaurację. Twój syn, bo on miał w przyszłości wyjechać do Anglii. Mówi tak. Twój syn wyjedzie do Anglii. A siostrę zwolnisz. Wtedy się biorę za rewolucję. A ona mówi, jakie to dla mnie ciężkie. Ona mówi, ale to są dwie pijawki, które tutaj są. To one niszczą tą restaurację. Synuś i siostra. No ale to jest mój syn. A Marta mówi, no to co? To duży chłop. 100 kilo wagi. Wiesz, o co chodzi? Nie ma problemu. A siostra niech sobie radzi. Z siostrą raz, Magda z siostrą porozmawiała raz, siostra, od razu spojrzałem na siostrę, mówię, na terapię baba. Ta jej powiedziała, mówi, proszę panią, dlaczego pani jest taka niezadowolona? A poszła. Mówi, o Boże. Kelnerka. Rozumiesz? Kelnerka. Gdzieś jak moi koledzy pojechali do jednego hotelu w świecie oczywiście, nie? Do jednego takiego znanego hotelu w Polsce. I tam w ogóle ziemniaki były nie za dobre, bo im podali do obiadu. Więc moi koledzy, którzy nie zastanawiali się nad tym, jakie są w ogóle zasady prawne, poszli na kuchnię i zlali kucharza łychą. I powiedzieli do niego, ostatni raz tak gotujesz, bo teraz gotujesz nowy obiad, rozumiesz? Zlali go chochlą do tych ziemniaków, taką dużo. I poszli z powrotem do stolików, nie? I mówią do roboty. Bo to taka kelnerka tak by skończyła. I gdyby na tamtych czasach, gdyby w tamtych czasach trafiła na mnie, czy na kogoś moich kolegów. Ona pyskuje, ta jej zwraca uwagę, ona pyskuje. I teraz ona mówi, ja tu zrobię rewolucję, ale te dwie pijawki muszą odejść. A ona mówi, to dla mnie trudne, bolesne. Ona mówi, tak, bo zmiana boli. Bo to jest wyrywanie. I kiedy odrywamy się od fałszywego skarbu, to boli. Rozumiecie? Ale zasada jest zasadą. I chcę wam coś powiedzieć. Nie puści ta zasada. Bo to, co o zasadach Bożych trzeba wiedzieć, to, że są stałe i niezmienne. Stałe i niezmienne. Nie można tego podważyć, podpiąć. Rozumiesz? Bo na tym się wszystko opiera. To, co jest bardzo ważne, to, żebyś miał prawidłowo ustanowione priorytety w życiu. Bo skarb to priorytet. Rozumiesz, o co chodzi? Skarb to priorytet. Zawsze ustanowisz priorytetem coś, co jest dla ciebie skarbem. Priorytet to pierwszeństwo przysługujące czemuś. To pierwszeństwo, stawiasz coś na pierwszym miejscu. To sprawa szczególnej wagi. To wszystko w tobie się dzieje, zobacz. Co to znaczy, że serce moje jest, że to jest dla mnie sprawa szczególnej wagi. Wszystko inne teraz odsuwam na rzecz tego najpierw. Najpierw to, najpierw to, najpierw to. Jak czasami ktoś przychodzi do mnie i mówi, wiesz, pomóż mi, tak na poziomie podstawowym budżet ustanowić. Tak ja mówię, najpierw to i to. Najpierw. Tak? Najpierw. Bo jak to zrobisz inaczej, to będziesz miał problemy. Priorytet to coś, co musi być załatwione w pierwszej kolejności. W ten sposób. Coś najważniejszego. Wartość to jest cecha tego, co jest najlepsze pod jakimś względem. Coś, co posiada zalety. Czyli ustanawiamy priorytety, tak? I nadajemy im jakąś wartość. I mówimy, ta rzecz, ta sytuacja, ta sprawa, tak? Jest number one. Najpierw to, potem reszta. Najpierw to, potem reszta. To, co uznajesz za wartościowe, zawsze zdominuje twoją głębię, czyli twoje serce. To, co uznasz za rzecz najwyższej wartości, to cię zdominuje. To jest prosta sprawa. Ktoś mówi, jak mam sercem przylgnąć? Ja mówię,
u Stanów, tak, konkretne rzeczy jako priorytety. Ja na przykład, zobaczcie, od 19 lat mam ustanowione jako priorytet moją relację z Bogiem. Nikt mi nie zabierze mojej relacji z Bogiem. Nikt. I nigdy nie miałem osłabionej relacji z Bogiem. Nigdy. Ja nie miałem osłabionej relacji. Ktoś mówi, mam taką osłabioną relację. Ja mówię, ale jakie to jest, dlaczego? Mówię, wiesz, dlaczego masz osłabioną relację? Ja z ludźmi tak rozmawiam, nie chcą tego słuchać. Ja mówię, dlatego, że relacja z Bogiem nie jest dla ciebie wartościowa. Ależ jest! Gówno prawda. Nie jest. Proszę was, zrozumcie tą rzecz. I jeżeli miałeś załamanie w relacji z Bogiem, to moja odpowiedź duszpasterska dla ciebie jest taka. Nie ustanowiłeś jej jako priorytet i koniec. Czyli nie stała się twoim skarbem. Bo gdyby była twoim skarbem, to byłoby tam twoje serce. Przylgnęłoby jak pijawka. Bo moje przylgnęło. Ja nie miałem od 19 lat problemu z relacją. Ja nie miałem raz problemu z relacją. Jeden raz. Są chrześcijanie, którzy się nudzą. Ja ostatni raz się nudziłem w 4 klasie podstawówki. Ja to pamiętam. Stałem na chodniku, patrzyłem na przystanek, się nudziłem. 11 lat miałem. Mam 48. Chrześcijanie się nudzą. Oni mówią, co mam zrobić z czasem. Oni nie wiedzą, co mają z czasem zrobić. Chrześcijanie mają czas. Wow. Szok. To jakiś program oglądałem i tam taki fajny był tekst. I mówi jeden gość do tej redaktorki, żeby mieć rozterki moralne, to trzeba mieć czas. Mocny tekst. Bo tam chodziło o to, że ona przyszła, bo zostawił ojciec rodzinę, poszedł. Poszedł gdzieś, w świat poszedł. Zostawił matkę z dwójką synów. Ona nie pracowała, była gospodynią domową. Matka się zebrała do kupy i założyła firmę, która handluje bronią. Taki program był wczoraj, w ogóle mistrzostw. Oglądałem ją, mówię, mistrzyni. W 5 lat podniosła tak standard finansowy swój, w ogóle, że się w głowie nie mieści. Handluje bronią. Normalnie, legalnie. W Stanach, nie? Ma firmę, która handluje bronią. Robią w ogóle karabiny. Ona taka kurpulentna małeczka. Szok w trampkach, czyli dwóch synów. I przyszła redaktorka, mówi, czy mówi, w ogóle nie macie tutaj no, problemów moralnych z tym, tak? Fajny chłopak powiedział, żeby mieć rozterki moralne, trzeba mieć czas. Bardzo mnie to ucieszyło, co powiedział. Jeżeli masz problem z jakąś dziedziną Bożą, to znaczy, że nie jest to twój skarb. Ze służbą, z czymkolwiek. To nie skarb twój. Bo jak to by był skarb, to twoje serce by przy tym było 24 godziny na dobę. Bo gdzie skarb twój, tam serce twoje. Jak masz problem z jakąś dziedziną Bożą, to zastanów się, gdzie jest serce twoje, tak? W tym temacie. Spójrz sobie po bokach, gdzie ono przylgnęło, do czego, do jakiej sytuacji podrobionej przez diabła. Co on podrobił? Rozumiesz? Jaką podróbę ci sprzedał, że tam twoje serce przylgnęło? Bo coś uznałeś za skarb. To, co uznajesz za wartościowe, zawsze zdominuje twoją głębię, czyli twoją uwagę, twoje zaangażowanie i tak dalej. Ewa
Ewangelia Mateusza 13:44. Podobne jest Królestwo Niebios do skarbu ukrytego na roli, który człowiek znalazł, ukrył, uradowawszy się odszedł i sprzedaje wszystko, co ma i kupuje swą rolę. Znalazł, ukrył, uradowany odchodzi, sprzedaje wszystko, co ma, kupuje rolę ze skarbem. Po pierwsze, prawdziwego skarbu się szuka. Co zrobił? Znalazł. Chcesz skarbów Bożych, to zacznij szukać. Nie bądź pasywny i nie mów, skarb mnie znajdzie, spadnie na mnie skarb. Nie spadnie na ciebie żaden skarb. Bo co mówi słowo? Skarbu się szuka. Kto szuka, ten znajdzie. Kto nie szuka, nic nie znajdzie. Ludzie mówią, Pan mi to objawi. Ja mówię, Pana się szuka. Pan gra w chowanego, taki ma dynks. Rozumiesz? To ważne. To taki element miłości. On się w ten sposób zachowuje. Nie po to, żebyś go nie mógł znaleźć, tylko po to, tak, żebyś zaczął szukać. On się chowa i mówi kuku. Kuku, a ty idziesz i patrzysz, bo on chce, żebyś go znalazł. On chce. Kręci go to, żebyś go znalazł. Ale on nie przestanie się chować. Skarbu się szuka. Szuka się. Szuka się. Ja chcę, Boże, ja idę, ja będę dłubał, ja będę siedział w słowie, ja będę się modlił, ja będę, Boże, się interesował Twoim królestwem. Ja nie będę pasywny. Ja będę obracał Twoim słowem. Ja będę się w tym grzebał cały czas, Panie mój. Cały czas, 24 godziny na dobę. Bo kto szuka, ten znajdzie. Rozumiecie? Skarbu się szuka. On nie leży byle gdzie. Skarb nie leży byle gdzie. Bo w ogóle Boga nie interesują byle jakie rzeczy. Rozumiesz? Skarb się nie zdarza. Nie ma, że ci się zdarzy skarb. Idę, potknę się o skarb. Potknę się o coś wartościowego. O służbę się potknąłem, o służbę znalazłem. Nie. O, potknąłem się o relację głęboką. O, nie potkniesz się o żadną głęboką relację. Musi być skarbem dla ciebie. Musisz zwariować na punkcie głębokiej relacji, to wtedy ją znajdziesz. Musisz chcieć tego, pragnąć. Rozumiesz? Inaczej ci się nie zdarzy. Trzeba pragnąć skarbu. Po drugie, prawdziwy skarb skrywa się, czyli chowa. Jego wartość jest dla serca tak wielka, że załącza on potrzebę najwyższej ochrony. Jak się znajduje skarb, to ten skarb jest dla ciebie number one. Jak ktoś dotyka twojego skarbu, jakby ci źrenicy oka dotknął. Teraz mówię do tych z was, którzy znaleźli skarb w postaci służby waszej. Chcę, żebyś sobie przypomniał pewną reakcję. Jak ktoś zaczyna dotykać, szykanować twoją służbę, jakby cię w oko dotknął. Dziwiłeś się, jaki się gniew we mnie podniósł. Wielu z was mi pytało, Artur, to jest normalne? Ja mówię, to jest jedyna słuszna reakcja, jak ktoś dotknął twojej służby. Jedyna słuszna reakcja. Rozumiem. Jak ktoś dotyka twojego skarbu, jakiś wróg, tak? To zaczyna się wtedy podnosić gniew. Jak ktoś dotyka, skarb się chowa, skarb jest ważny, skarb to nie jest byle co.
Po trzecie, prawdziwy skarb przynosi się satysfakcję i zadowolenie. Facet co zrobił? Uradowany odszedł. Prowadzi do wzrostu poczucia bezpieczeństwa, niesie relaks i odpocznienie. Jeżeli realnie masz jakiś skarb, to on cię kręci, on ci daje satysfakcję, on cię doprowadza do tego, że twoje poczucie bezpieczeństwa jest większe. Takie masz odczucia, bo mówimy o odczuciach. Nie mówimy o tym, skąd wychodzi twoje poczucie bezpieczeństwa, bo na pewno nie ze służby w tym wypadku. Ale to ci daje odczucia, satysfakcję daje ci, rozumiesz? Daje ci też odpocznienie, ty się w tym dobrze czujesz. Bo tak działa skarb. Ktoś mówi, służba moja dla mnie ciężka. Ja mówię, dla mnie nie. Dla mnie służba nie jest ciężka. Dla mnie służba to jest czysta przyjemność. Lubię to, co robię, bo to jest mój skarb. Mogę być fizycznie zmęczony najwyżej. Nic poza tym. Ale coś nie jest twoim skarbem, to będzie cię męczyć. Będzie ciężkie. Rozumiesz? Będziesz zgięty chodził. Jeszcze nigdy nie słyszałem, żeby ktoś się skarżył, że mu diamenty ciążą. Nigdy. Ale że kula u nogi na łańcuchu, to słyszałem nie raz. Rozumiesz? Nigdy nie przyszedł ktoś, że kolia za $1 000 000 tak mi ciąży. Chęć zdjęła. Nie. Tak się chodzi, jak się ma kolię za $1 000 000. Następnie prawdziwy skarb przytłacza swoją jakością wszystko, co do tej pory miało jakieś znaczenie. Co robi człowiek, który znalazł skarb? Sprzedaje wszystko! Dlaczego? Bo dochodzi do prostego wniosku, że to, co posiada, nie ma już żadnej wartości w stosunku do tego, co znalazł. Kiedy odnajdujesz skarb, to wszystko blednie wokół. Blednie. Śmiejesz się potem, ale miałem dziwne wyobrażenia o szczęściu. Póki tego nie znalazłem. Póki na to nie wpadłem. O czym ja marzyłem w ogóle? Zmiłuj się nade mną, Panie. Jego wartość dominuje. Wartość skarbu zawsze dominuje. Posiadając go, bez problemu eliminujemy iluzyjne wartości. Nie trzeba się martwić, tak, że znalazłszy prawdziwy skarb, w jakikolwiek sposób ulegniemy zwiedzeniu przez iluzyjne skarby. Wiecie dlaczego? Bo prawdziwy skarb swoim blaskiem oślepi wszelkie iluzyjne skarbeńki diabła. Oślepi. To jak potężna latarnia. Rozumiesz, o co chodzi? Te małe tam świeczuszki, to człowieku nic nie znaczą. Nic nie znaczą. Bo to jest skarb. I ostatnia rzecz, prawdziwy skarb koncentruje na sobie całe życie. On kupuje tą działkę z tym skarbem. Bez problemu ponosimy cenę i płacimy wszelkie koszta, jeżeli realnie znajdziemy skarb. Nie ma dla ciebie już dyskusji, ile ja muszę za to zapłacić, ile to mnie wynosi, ile czasu na to tracę, ile w ogóle energii na to tracę. Nie ma takich gadek w ogóle. Dlaczego? Bo znalazł skarb i kupił całą działkę. Rozumiesz? Nieważne, czy przypłacił, bo on wie, co tam jest wyjęty. Rozumiecie? On wie, co w ziemi. Wie, co w ziemi. Był czas, że w Stanach, nie tylko, ludzie dowiadywali się, gdzie jest ropa. I kupywali od rolników ziemię. Ci się cieszyli, bo oni im dawali bardzo duże ceny często. Rozumiem. Rolnik się nie dowiadywał. Farmer nie wiedział, że ten gość wie, że tam jest ropa. O, super, dajesz mi 2 razy tyle. On mówi, no daję. Ale potem gość tam stawiał rafinerię.
Rozumiesz, o co chodzi? I zarabiał miliony dolarów. Tak? A farmer dalej orał swój kawałek ziemi. Tak? Kiedy odnajdujesz skarb, cena nie gra roli. Nie gra roli. Pokazuje ci, jak się dowiesz, że skarb to skarb. Mateusz 19:21. Rzekł Jezus, jeżeli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb. Aby dostrzec realny skarb, należy postawić na pozbywanie się, a nie na dokładanie. Jeżeli w swoim sercu zdecydujesz i powiesz tak, Boże mój, gotów jestem, gotów jestem, wszystko wywalić na rzecz odnalezienia skarbu, znajdziesz skarb. Dyrektywa Boża. Rzekł Jezus, jeżeli chcesz być doskonały, mocne słowo, doskonały, idź, sprzedaj co posiadasz, a rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb. Się pozbywasz. Dlaczego tak jest z tym Bogiem? Ponieważ On wie, że to jest tak wielka wartość, że to się nie zmieści w Twoim życiu, jeśli będą inne pospolite sprawy. O, rozumiesz to? To się tam nie zmieści. Nie zmieści się. Ni religia, świat chcieli dać masę różnych rzeczy do życia. Uczyłem się je odrzucać. Czemu? Bo by się nie zmieściło to, co ja mam teraz. To by się nie zmieściło. Musiałem to odrzucić od siebie. Musiałem wiele kontaktów poodrzucać. Bo by się to nie zmieściło w moim pojmowaniu głębokiej relacji. Rozumiesz? Ja sobie nie wyobrażam, że ja w ogóle obcuję z ludźmi, którzy w ogóle są prawdziwi w swoich komunikatach w 20%. A w 80% my pieprzymy głodne kawałki. Ja w ogóle nie wiem, jak... Rozumiesz, o co chodzi? Mnie gnie w ogóle człowieku od środka na samą myśl. To jest tak, jakbyś sobie zamówił, kurczę, człowieku, nie wiem, dobrego steka, fajne jedzenie. Rozumiesz, że na przystawkę wziął parówki za 8,50. Zeżarłbyś te trzy parówki, czy spuchłbyś po nich i po steku. Rozumiesz, będziesz, rozumiesz, od razu wartość to trafi. Skarb trzeba wyłonić poprzez pozbywanie się różnych iluzyjnych rzeczy. Ale z tym trzeba przyjść do Boga, trzeba powiedzieć, Boże, ja nie chcę żadnych iluzyjnych skarbów. Ja nie chcę tego. Nie zależy mi, Boże mój. Ja chcę szukać i znajdować prawdziwe skarby, bo tam moje serce będzie się wiązać na zawsze. Rozumiesz? Ja wam coś powiem. Póki ktoś na przykład przynosi do kościoła jakieś bździny, pieniądze jakieś tam, co mówisz, wypadną dziurą w kieszeni. I on podniesie i sobie przypomnie, a to do kościoła zaniosę. Nigdy jego serce nie będzie z kościołem. Nigdy. Ale zacznij ładować kasę w kościół. Zaraz się zaczniesz interesować wszystkim. Zaraz każdy kawałek podłogi będzie twój. Nie dlaczego? Bo gdzie skarb twój, tam serce twoje. Walisz co miesiąc kasę, to uważasz, że to twoje. To są proste mechanizmy. Rozumiesz? Jak nie walisz kasy, to nie twoje. To jest ich. To ich jest.
Niech oni o to zadbają. Ale jak będziesz walił kasę, to wiesz, co będziesz robił? Poprawiał każdą rzecz. Bo to twoje. To twoje. Rozumiesz? Twoje. Jak za jakąś służbę się weźmiesz i będziesz w nią angażował swój czas, tak? To to będzie twoja służba. Twoja. To nie będzie ich. To będzie twoja służba. Jak będziesz angażował się w jakieś relacje, to będą twoje relacje. Bo będziesz tam, będziesz dzwonił, będziesz spędzał czas, będziesz rozmawiał, będziesz się dzielił swoim sercem. Rozumiesz, to będzie twoje. Ten człowiek będzie dla ciebie ważny. Jak temu człowiekowi coś się będzie działo, to będzie cię wkurzać. Jak on będzie błądził, to będziesz chciał mu podbić oko. Rozumiesz, o co chodzi? Po prostu. Tak, będziesz, jest zupełnie inaczej. Wiesz co, my mamy dzieci, zupełnie inne jest podejście do własnych dzieci niż do dzieci sąsiadów. Naprawdę. Zupełnie inne podejście jest. Do rzeczy, które należą do ciebie, będziesz miał inne podejście. A żeby coś należało do ciebie, to musi to być twoim skarbem. Nie ma opcji, żeby to było na pół gwizdka. Nie ma opcji. Z każdą rzeczą tak jest. Ludzie mówią, w tym mi nie idzie, w tamtym mi nie idzie, w tym sobie nie daję rady, w tamtym sobie nie daję rady. Ludzie przychodzą, Artur, jak ty sobie dajesz radę, na przykład, nie wiem, w kondycji fizycznej. Ja mówię, bo ja ustawiłem coś za skarb. Robię to i koniec, kropka. Tak? Dla mnie to jest ważne. To jest ważne. Ma to swoje miejsce w całej hierarchii ważności, ale jest to w miejscu rzeczy ważnych. I w innym wypadku ja bym się w to w ogóle nie zaangażował. Rozumiesz? W ogóle. Jak ja przychodzę na siłownię, ja patrzę, jak jest, jaka jest różnica. Jak przychodzą ludzie, dla których te, to od razu widać, dla których te ćwiczenia nie mają znaczenia. Oni tam przychodzą, coś się tam porusza, bo lato idzie, bo tam chce mieć brzuch płaski, bo tam przeczytał w internecie, się naczytał głupoty jakieś. No przyszedł tam, teraz coś zrobi, bo tam w lipcu, bo plaża, bo jakieś szalba jakaś. No tam robi coś. Co ludzie nie robią, to szok. A widać ludzi, dla których to jest skarb. To widać. Rozumiecie? To widać. Oni tam przychodzą, i bo oni tak, oni pracują, oni funkcjonują w rodzinach i dla nich wyrwanie tego czasu jest bardzo ważne. Oni go wykorzystują na maksa. Na maksa. Tam nie ma siedzenia, nie ma gadania głodnych kawałków, tylko tam jest orka. On tam przyszedł, on ma półtorej godziny, on nie ma czasu, bo on do roboty idzie. Rozumiesz, o co chodzi? To jest dla niego coś ważnego. Co mam robić? Ja mówię, ustaw to jako skarb. A jak z dietą, ja mówię skarb. Nie będzie skarb, to nie będzie serca twojego. A jak w tym, a jak w małżeństwie, jak w tam? Ludzie, to się dzieje wszędzie. Jeśli moja żona jest dla mnie skarbem, to moje serce będzie przy mojej żonie. Moje serce nie będzie przy mojej żonie, bo mamy papier. Papierem sobie dupę można wytrzeć. Każdym, byle nie śliskim. Serce. Ale żeby było serce, to musi ta osoba być kim? Skarbem. Amen? Skarbem. Czemu małżeństwa mają problemy? Bo nie są ludzie dla siebie skarbami. Tylko pilonem. No to jak tu żyć? Jak jesteś dla mnie wart 13 złotych, rozumiesz, o co chodzi? To cię traktuję jak 13 złotych. Zgubię to nieważne. Co to 13 złotych zgubić, nie? Można coś wydać na nic. I teraz sobie kupię nic za 13 zł. Ale kto jest dla ciebie skarb, to ty ją czy jego traktujesz jak skarb. Interesujesz się. Tak? Szukasz tego skarbu. Szukasz.
Można robić tysiące nauczań o małżeństwie, ale jeżeli mąż dla żony, a żona dla męża nie będą skarbem, tak? To wszystko na nic. To na nic wszystko jest. Na nic. Na nic. Dlatego ja czasem rozmawiam z ludźmi i ludzie mówią, w ogóle se tu zrobili na podstawie moich nauczeń kartkę papieru i wypisali, jaki ma być mąż, jaka ma być żona i mówią, o to takie mam. Dobrze, w porządku. Tylko to najpierw skarb musi być. A potem se oprawię ten skarb. Wiesz, o co chodzi? Kurczę, znajdź diament i zrób z niego brylant. W porządku. To masz, te moje nauczania masz po to, żeby to brylant z tego zrobić. Ale diament to się musi znaleźć najpierw, bo nie zrobisz z niczego, tak, brylantu. Musi się najpierw diament znaleźć. Trzeba go wykopać z ziemi. Znaleźć. Tak? Kto znalazł żonę, tak? To znalazł męża. Znaleźć. Jak każdy inny skarb, trzeba co? Znaleźć. Żeby znaleźć, trzeba co? Szukać. Ludzie mówią, ja nie będę szukał męża czy żony. Mąż czy żona, pan mnie da. Ja mówię, bo panu znowu zależy. W ogóle uważacie, że panu zależy, żeby mieć męża czy żonę? To się grubo mylicie. Panu w ogóle nie zależy na sprawach ziemskich. W ogóle rozumiecie mnie? Wobec spraw ziemskich pan ma jeden plan. Załatwi to ogniem. Taki jest jeden plan opisany pana odnośnie tych rzeczy. Wszystko inne, rozumiesz, to jest iluzja ludzka. My przez wiarę budujemy tutaj nasze życie, ściągamy z nieba rzeczywistość i ją budujemy, ale nie mówmy, że panu na tym zależy, bez przesady. Nie na sprawach ziemskich, na sprawach niebiańskich jemu zależy, bo jego interesuje zaludnianie nieba, rozumiecie, a nie naprawianie ziemi i nie konstrukcje ziemskie, nie budowę Babel, tak, nawet ulegalniony. Nie o to chodzi tutaj w ogóle. Tu chodzi o to, czy coś jest dla nas skarbem, bo tam, gdzie skarb twój, tam serce twoje. Bardzo mi zależy, żebyście to zrozumieli. Od tego zależy nasza przyszłość też. Jako wspólnoty, służby, rozumiecie? Skarb. Nie próba. Nie próbujemy. Zobaczymy, czy się uda, czy się nie uda. Zobaczymy, sprawdzimy. Skarb. Albo coś jest skarbem, albo nie. Dla mnie to, co robię, to skarb. Dla mnie moje relacje to skarb. Rozumiecie? Dlatego ja nigdy się nie wycofam, bo serce moje tam. Jak się bez serca wycofać? Żyć bez serca? Serce zawsze lgnie do skarbu, więc trzeba mu wskazać skarb prawdziwy. On musi zobaczyć skarb prawdziwy, te serce, on musi zobaczyć. Dlaczego zależy mi na tym? Bo kurczę, wiem, że to jest jedyna droga. Skarb, bez względu na to, czy jest prawdziwy, czy fałszywy, zawsze zdominuje serce. Proszę, zapamiętajcie tą rzecz. Zawsze. Jeżeli coś zostanie przez ciebie uznane za skarb, to zdominuje twoją głębię, całe twoje jestestwo. Na tym się skupisz. Nawet jeżeli to będzie fałszywe, to i tak się na tym skupisz. I tak za tym pójdziesz. Bo gdzie skarb twój, tam serce twoje. Tu nie jest napisane, że jakiś skarb, tylko twój, czyli to, co ty uznasz za skarb. I po drugie, to, czym będzie zdominowane twoje serce, wyznaczy kierunek dla twojego życia. Błagam, zrozum to. Ty w ogóle tylko pójdziesz za sercem, bo my tylko za głębią swoją idziemy. Każdy z nas, rozumiecie? Nieważne, czy ona jest ulokowana źle, czy dobrze, ale i tak za tym pójdziemy, bo inaczej nie umiemy. My tylko za sercem, za głębią, to głębia nas będzie ciągnąć. Ona jest najpotężniejsza, największa, ona nas będzie ciągnąć. Rozumiesz, jak wielka kula. I teraz, jeżeli my mamy źle ustanowione priorytety, mamy złe skarby, to ta wielka kula serca ona nas wciągnie w tą stronę. I nasze życie tam pójdzie. Całe życie nasze tam pójdzie.
całe życie. Ja nie wierzę, że coś się komuś tam nie udaje. Ja wierzę w to, uważam, że ludzie mają złe priorytety, a nie, że coś im się nie udaje. No jak się nie udaje? No ludzie, mózgów nie mamy. Jak się może nie udać coś? Co to w ogóle za historia jest? Co my, inwalidzi? Człowiek ma złe priorytety. W złą stronę idzie. Uprze się jak muł. Rozumiesz? Że ten skarb, to jest ten mój skarb. I se znalazł coś. Ja mówię, weź to z weryfiku. Zobacz, co to za historia jest w ogóle. Skąd to się wzięło? Jaka podstawa tego? Co tam w ogóle cię w tym kręci? Skąd ty to wziąłeś? Z której części Chrystusa to wyciągnąłeś? A to ja nie z Chrystusa wyciągnąłem. To z czego żeś wyciągnął? Jak ty nie z Chrystusa to wyciągnąłeś? Z czego? Z religii? Z lęku? Z czego? Ustanowiłeś z tego swój skarb. Zweryfikuj swój system wartości. Jeżeli masz jakieś priorytety w życiu, to je zweryfikuj. Zobacz, jakie one są. Na czym one w ogóle stoją, te priorytety? Jaka jest ich podstawa, tych priorytetów? Zbadaj swoje serce i zobacz, jaki skarb w nim jest. Jakie skarby tam są? Na przykład taki skarb, może ktoś znajdzie. Chodzi mi o to, żebym przeżył do pierwszego. To mój priorytet. No i taki skarb masz, no. Tam jest serce twoje. Wszystkie twoje zajęcia, każda twoja praca będzie zdominowana tym tokiem myślowym. No, rozumiesz mnie? Albo na przykład chcę przetrwać. Taki mam skarb. Chcę przetrwać na tym marnym globie. To skarb twój. O, rozumiesz mnie? To skarb twój. Skarb. Na przykład chcę, żeby mnie lubili. Chcę być lubiany. Taki skarb. Zrobię wszystko, żeby mnie lubili. Rozumiesz? Tam serce twoje idzie, żeby cię lubili. Chcę być szanowany. Dobrze, tam idzie twoje serce. Tam idzie twoje serce. Zapłacisz za to każdą cenę, żeby być szanowanym. Rozumiesz? Każdą cenę zapłacisz za to, żeby odczuwać szacunek od innych ludzi. Kupisz ciałkę, sprzedasz wszystko. Bo to jest dla ciebie ważne. A wiecie, gdzie ja mam szacunek? Do mnie. Tam, gdzie plecy kończą swoją szlachetną nazwę. Tam mam szacunek. Dlaczego? Bo ja mam w Chrystusie poczucie własnej wartości, nie interesuje mnie. Rozumiesz, o co chodzi? Nie mam takiego skarbu, więc tam nie idzie moje serce. Więc jak ktoś mnie opluje, tak? To zrobię przedziałek i pójdę dalej. Rozumiesz? A ten, który ma skarb twój lokowany w miejscu pod tytułem szacunek, tak? To ta flegma go będzie palić jak kwas solny. Odebrano mi godność, odebrano mi. Wiesz, co chodzi? I się trzęsie, bo mu godność odebrano. Tak jakby godność się do czegoś przydała. Do czego się godność przydaje? Do niczego. Ani to zjeść, ani się na tym wyspać. Rozumiesz? To iluzyjne skarby wszystko. Iluzyjne skarby. Weryfikuj takie rzeczy. Jeśli to skarb fałszywy, to musisz pokutować. I powiedz, Boże, przylgnąłem swoim sercem do fałszywej rzeczy. Boże, i teraz nawet jeśli będziesz drżał cały czas, Boże, decyduje się na to, żeby to rozetrzeć. Już się cały trzęsę, Panie. Trzymaj mnie za rękę teraz. Ale wiem, tak? Że musi wejść w grę
twój skarbem. Rozumiesz? Jak to w chrześcijaństwie jest, nie będzie środku przeciwbólowy. Gdyż nasz Pan na krzyżu odmówił, jak mu chciano dać. Tak? Pamiętacie? No, a jesteśmy jak? A on. Czyli nie przyjmujemy środków przeciwbólowych, kiedy następuje pokuta. I po trzecie, znajdź skarb i poświęć się mu. Jak znajdziesz skarb, to na oślep walisz. Twoje starce musi się przystać. Rozumiesz? Płać każdą cenę. Jako wariat. Bo i tak nie ma innej możliwości. Nie spowalniaj się. Nie mów jeszcze trochę, rozejrzę się. No! Nie rozglądaj się. Powiem wam coś. Kiedy poustalałem w swoim życiu system wartości, mój, to zaczęło mnie kształtować. Mnie to kształtowało. Wiem, czego chcę, wiem, o co mi chodzi. Poodrzucałem zbędne rzeczy, nie interesują mnie różne sprawy. Wiecie, jak się pięknie żyje, w ogóle, kiedy nie interesuje cię masa różnych rzeczy, nie interesuje cię. W tobie samym, bo ich nawet nie widzisz, już ich nie ma. Możesz korzystać ze wszystkiego, ale nikt cię w ogóle nie dominuje. To jest mistrzostwo świata. W pewnym sensie nie masz własności. Rozumiesz? Jakbyś nie posiadał własności. Wiesz, że możesz korzystać ze wszystkiego, ale nie posiadasz własności. To cię nie obciąża. Rozumiesz? Tak chodzisz. Mnie ukształtowały wartości, czyli skarby. Mnie to ukształtowało. Nie mam ich milion. Mam ich trochę. Mam trochę skarbów, bo w ogóle się więcej nie zmieści we mnie. Rozumiecie, o co chodzi? Nie mam miejsca na to. Nie mam miejsca. Ja po prostu nie to, że nie chcę, tylko nie mam miejsca. W ogóle nie ma gdzie to wleść. Bo ze skarbem jest jeszcze coś takiego, że kiedy twoje serce tam przylgnie, to następuje potężny obrót mocy i zaczyna to tworzyć jakby odrębne życie. Także tam nie ma miejsca na tysiące różnych skarbów, bo tak nie ma z Bogiem. Takiego czegoś nie ma. To jest tak, jakbyś miał na przykład, masz firmę, która zarabia dla ciebie w ogóle miliony dolarów i teraz byś się zastanawiał, czy otworzyć jeszcze butik z książkami. Po co? No po co ci butik? No w ogóle, gdzie będziesz miał czas na butik? Jak tam ten butik zrobić? No po co ten butik? Tak? A na książki lubię, to sobie kup biblioteki, albo kup sobie butik i staw do salonu i go oglądaj. Wiesz, o co chodzi? Stać się na to, bo masz tą firmę. Nie kombinuj! Jest skarb? Leci twoje serce i zaczyna się obrót życia. Tak? Jak jest jeszcze miejsce, to jest jeszcze drugi, trzeci, piąty, tak? I tak naprawdę żyjesz na maksa. Na maksa. Nie interesujesz się masą różnych dziwactw. Głowę masz spokojną. Rozumiesz? To jest mistrzostwo świata w dzisiejszych czasach, mieć głowę spokojną. Proszę was, weźcie to poselstwo. Człowiek jak się cieszy na spokojną głowę, on wie co to jest. Zdrowa kieszeń, zdrowe ciało, pełna kieszeń i pusta głowa. U chrześcijanina to jest człowieku. O, to jest wymiana krzyżowa. Pełna kieszeń, zdrowe ciało, pusta głowa. A co z tego można zrobić? Proszę was, weźcie, bo to jest naprawdę ważne. To kształtuje życie człowieka. Amen? Amen. Panie, proszę. Ojcze, dziękujemy Tobie za Twoje słowa. Dziękujemy Tobie, że Twój Święty Duch mówi do nas i pokazuje nam, w którą stronę mamy się poruszać. Ojcze, dziękujemy Tobie, że ta królewska zasada, że gdzie skarb nasz, tam serce nasze, ona działała, działa i działać będzie zawsze. Duchu Święty, ja modlę się teraz, aby każdy z nas zweryfikował wszystkie skarby,
skarby, które posiada. Duchu Święty, ja modlę się, aby jeżeli są fałszywe rzeczy, fałszywe skarby, zostały odrzucone przez nas bez względu na cenę, którą mielibyśmy zapłacić. Ja modlę się teraz, Ojcze, aby każdy z nas był ukierunkowany na Twoje skarby, aby nasze serca były ukierunkowane na te skarby, aby one przylgnęły do nich i aby to powodowało ten potężny obrót życia. Dziękuję Ci, Ojcze, że zawsze nas wysłuchujesz. Amen.